Czy z twojej perspektywy łatwiej jest realizować się twórczo z rodzeństwem, bo grasz z bratem w tym zespole, czy z ludźmi obcymi? Ciekawe pytanie. Myślę, że nie ma różnicy tak naprawdę. Raczej z bratem, jak jestem w zespole, to jest jak kolega, a nie jako brat. Chyba, że się zaczynamy kłócić, to wtedy już się wyciąga brudy. W ostatnim wywiadzie dla łódzkiej wideosesji mówiliście, że epki są dla was czymś ważnym, ale ludzie postrzegają je jako demo i właściwie jakieś wprowadzenie do czegoś poważniejszego. Ja dalej nie mam ochoty wydawać długogrającego albumu. Uważam, że dla nas to jest jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle myśleć o długogrającym albumie, ze względu na to, że jeszcze jesteśmy na tyle mało popularni, że trudno będzie nam zainteresować odbiorcę całą płytą i trudno będzie nam zebrać środki do promocji długogrającej płyty na cały rok. I wygodniej i łatwiej nam jest wydawać short albumy w jakimś krótkim okresie czasu od siebie oddalonym, przez co będziemy mogli wzbudzać ciągle zainteresowanie słuchacza, niż jedną płytę wydawać raz w roku. To może opowiesz coś o waszych nadchodzących wydawnictwach, bo to będą dwa short albumy, tak? Właśnie będą trzy, bo teraz wyszło Human, następna wyjdzie pod koniec kwietnia Suffer. Ostatnia to będzie Defeated, cały tryptyk Human Suffer Defeated. Każda będzie odrębną podróżą muzyczną i tekstową także, odnosząca się do tytułu każdego z short albumów. W waszej muzyce jest bardzo wiele elementów. Mówi się, że jesteście multigatunkowi. Kto odpowiada za trzon kompozycji w waszym zespole? No może ja odpowiem na to pytanie. Za trzon kompozycji odpowiada tutaj Kacper, ponieważ on komponuje, przynosi jakby zalążki utworów albo czasami też gotowe utwory na próbę i wtedy razem z zespołem dany temat utworu omawiamy i staramy się odtworzyć też to, co Kacper wcześniej albo nagrał jako demo dla nas, albo dogrywamy swoje partie. Czasami też pomaga w tym Marcin, może też powie o sobie trochę coraz częściej. Biorę udział w komponowaniu, ponieważ proces twórczy jest dla mnie sposobem na życie w pewien sposób, więc również tworzę muzykę. Całe życie tworzyłem i bardzo się cieszę, że mogę w tym zespole również dać coś od siebie. Gdzieś mi się obiło uszy, że Polska, jeżeli chodzi o muzykę niezależną, ma szansę być jak Islandia, którą się trochę inspirujecie, tak? Myślicie, że coś w tym jest? Oczywiście z nazwy zespołu wynika to, że mogą w naszym zespole kryć się inspiracje Islandią i krajami skandynawskimi, ale chcemy się jakoś od tego już odciąć, ponieważ odnajdujemy bardzo dużo innych inspiracji z różnych części świata, nie tylko Islandii, nie tylko Skandynawii, więc cały czas może być jakaś w naszej twórczości, może być jakaś nutka tej muzyki, aczkolwiek poszukujemy również na wielu innych płaszczyznach. Nasze inspiracje poszerzają się o też inne dziedziny życia i nie zamykamy się tylko na muzykę. Ostatnio jak jechaliśmy do Kacpra na działkę poza Łódź, żeby tak zwany bandcamp, czyli to jest tak jak zespół bierze graty ze studia i z sali, wszystko to chodzi do samochodu, jedzie na parę dni albo na parę tygodni nagrywać w dziczy, to właśnie pojechaliśmy na 3 dni na działkę do Kacpra, tam się zamknęliśmy w domku w lesie i całą drogę, a trwało to jakieś 2-3 godziny, całą drogę słuchaliśmy najnowszej płyty Metronomii. Dla mnie absolutnie fenomenalny zespół i ten fakt, że słuchaliśmy tej płyty w samochodzie przez te 2-3 godziny, zdecydował o tym, jak nasza sesja na tej działce wyglądała, ponieważ nasze kawałki były trochę, zaczęły pachnieć tą stylistyką. Można was zobaczyć zarówno w tych łódzkich wideosesjach, jak i w otwartej scenie. Zastanawiam się, co najbardziej cenicie sobie w takich projektach. Udowodniliśmy sobie, potrafimy zagrać bardzo dobry koncert na żywo, ponieważ jesteśmy samokrytyczni bardzo i zawsze uważamy, że mogło być lepiej, aczkolwiek właśnie nagrania z otwartej sceny udowodniły nam to, że potrafimy zagrać zajebiście na żywo. Dlaczego właściwie młodzi ludzie zaczęli coraz bardziej interesować się winylami? Dlaczego ten nośnik stał się taki modny? Bo ostatnio przeżywa jakby swoją drugą młodość. My wydaliśmy winyl dlatego, że to było moje wielkie marzenie i mojego brata też to było wielkie marzenie, żeby był ten winyl. To był trochę może strzał w kolano z naszej strony, aczkolwiek bardzo się cieszę, że takie wydawnictwo miało miejsce, może kiedyś to będzie taki rarytas dla naszych największych fanów. Ostatnio w ogóle takie działania crowdfundingowe są strasznie w modzie. Jak to widzicie ze swojej perspektywy? Czy to w tym właściwie leży przyszłość niszowej muzyki, że będzie fundowana przez fanów i przez osoby zainteresowane, a instytucje nie będą chciały ryzykować, żeby w nią inwestować? Ja myślę, że to dla wielu zespołów jest jedyna szansa, żeby wydać swój materiał i pokazać go szerszemu gronu. Jeżeli duża wytwórnia nie zainteresuje się danym zespołem
a zespół nie ma pieniędzy, nie dysponuje funduszami, żeby wydać płytę, czy wydać epkę, jakikolwiek materiał, nie wiem, czy nagrać teledysk. Tego typu projekty się sprawdzają i no widać, że fani chcą inwestować swoje ulubione zespoły, chcą inwestować swoje pieniądze w coś, co później będą mogli dostać z powrotem. Mówi się, że Łódź jest takim polskim Manchesterem, jeżeli chodzi o zagęszczenie zespołów dobrych na metr kwadratowy. Zastanawiam się, czy zgadzacie się z tym? Jest parę młodych zespołów, ale czy jest ich aż tak dużo? Nie wiem. Nie chcę nazywać kolegów swoich jako moją konkurencją, bo tak nie czuję, żeby tak było w żaden sposób. Uważam, zawsze im kibicuję, trzymam kciuki, cieszę się, jak osiągają jakieś sukcesy. Nigdy nie odczułem żadnej zawiści w sobie, takiej prawdziwej. I świadczy o tym też łódzka płyta roku. Pozdrawiamy Little White Lies. Ostatnio, moim zdaniem, rozwija się w Polsce bardzo obiecujący nurt zauważenia i w ogóle doceniania polskich młodych artystów. Między innymi przejawia się to w festiwalu Spring Break, który zaczął swoją działalność w zeszłym roku, na którym będziecie też grali w kwietniu. Czy taki obrót spraw trochę zmienia twoje w sumie podejście do polskiego rynku? Bo w wywiadzie z 2012 roku doczytałam się, że uważasz, że polski rynek to jest piece of shit. Musimy sprecyzować, o którym polskim rynku powiedziałem, bo jeżeli chodzi o ten komercyjny polski rynek, to tak uważam. Ponieważ ten komercyjny polski rynek nie zauważa drugiego bardzo silnie rozwijającego się właśnie nurtu muzyki alternatywnej. Nie widzi tego, ile osób jeździ na takie festiwale jak Sundrive na przykład, właśnie Spring Break. Tak, moim zdaniem niektórzy powinni na serio potraktować słowa pewnej piosenki, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No ale dzięki takim małym festiwalom, mniejszym festiwalom jak Alterfest, Spring Break, Sundrive, festiwal, na którym graliśmy dwa lata temu, ludzie mają szansę w ogóle dostrzec taką muzykę i w ogóle odkryć coś nowego. Ale my też, jak dorwiemy się do koryta, to też nie odpuścimy.